wszystko, cośmy mogli słyszeć, i śpiew, i słowo. A ja mam takie zapytanie, czy jeszcze macie cierpliwość mnie słuchać, bo już może trochę za długo. Mój taki przyjaciel ze Szwecji mi mówi zawsze, nigdy więcej jak godzinę, bo po tym to już są wszyscy zmęczeni, nie? Aha. Jeśli mamy mówić, bo tak troszkę wstępnie się umawiałem z bratem Mirkiem o tematach, bo chciałem wiedzieć, czy są jakieś szczególne tematy. Ja chcę powiedzieć to, co mnie nurtuje, o czym chciałbym teraz powiedzieć. To jest coś, co mnie bardzo jakoś dotyka i ja do tego chciałbym, do tego tematu, który już zapowiedziałem, a więc ta walka przeciwko przeciwnościom świata tego i zwalczanie czy stawianie oporu tym wszystkim niebezpieczeństwom, na jakie my jesteśmy narażeni jako dzieci Boże. My sobie musimy zdawać z jednego sprawę, że diabeł, przeciwnik nasz, on nie musi zwodzić tego świata, bo oni są jego własnością. On zwodzi tych, którzy nie są jego własnością, a to jesteśmy my. I do tego chciałbym przeczytać takie miejsce z listu do Efezjan, 6 rozdział i takie wiersze od 10. Na ostatek, bracia moi, wzmacniajcie się w Panu i w sile mocy Jego. Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadzkom diabelskim. Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego, przeciwko duchownym złościom, które są wysoko. Apostoł Paweł, kończąc list do Efezów, to on pisze takie słowa: na ostatek, bracia moi. I on mówi: obleczcie się w zupełną zbroję Bożą. Apostoł Paweł bardzo często nawiązywał do sytuacji, w jakiej się znajdował, gdzie chodził, czy to było w Grecji, czy było to w czasie jego uwięzienia w Rzymie. I gdy on ten list pisał, możemy sobie wyobrazić, że ten żołnierz, który go pilnował, on był ubrany w taką kompletną zbroję. To nie było tak jakoś, tylko ten żołnierz go musiał pilnować, bo jakby uciekł, to ten żołnierz by stracił swoje życie. I on, patrząc na tego żołnierza, on to odnosił do tej zbroi i jest bardzo ciekawe, ale na to nie mam czasu, żeby te poszczególne elementy zbroi, które tu apostoł Paweł przytacza, żeby omówić. Chciałbym skoncentrować się na tym 12 wierszu. Tu jest napisane: albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału. I nikt z nas teraz nie cierpi prześladowań. Możemy sobie to powiedzieć. My się zbieramy, śpiewamy, ewangelizujemy. Są tam może jakieś lokalne trudności, ale to zależy od tam poszczególnych ludzi. Ale my mamy wolność. Możemy to powiedzieć. Czyli nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale mamy bój przeciwko mocom ciemności, o których apostoł Paweł pisze, że są wysoko. Billy Graham w swojej książce W pokój z Bogiem, może mam nadzieję, że nie jeden z was to czytał, tam jest napisane między innymi takie stwierdzenie, że diabeł, przeciwnik, w okresie średniowiecza odniósł wielki sukces, bo udało się go zlokalizować w nauczaniu kościoła tam w otchłani, tam pod ziemią, przedstawić go jako takie głupie bydle z rogami, z łańcuchem czy z kosą. Jak się go tam trochę tą święconą wodą, to on się tam cofnie do otchłani, jakby się wychylił. Takie nauczanie było i Billy Graham pisze, że to jest triumfem szatana. A my czytamy w liście do Korynta: a nie dziw się, bo i sam szatan przemienia się w anioła światłości. Czy sobie to wyobrażamy? Szatan przemienia się w anioła światłości. I to pisze apostoł Paweł do Koryntian i on wskazuje na to, że to jest realne. I my wiemy, że ci różni uzdrowiciele, którzy
działają i ludzie tłumami do nich się udają, to są jakoby dobroczyńcy, a my wiemy, że oni nie czynią tego w imieniu Jezusa i człowiek, który się do takich udaje, dostaje się pod wpływ mocy ciemności. I nie darmo apostoł Paweł pisze również w poprzednim, w 4 rozdziale tego listu do Efezjan, pisze w 27 wierszu: nie dawajcie miejsca diabłu. Człowiek wierzący dawać miejsce diabłu, czy to jest możliwe? A to pisze apostoł Paweł do zboru Bożego, to nie pisze do ludzi tego świata. I widzimy, że to są realne niebezpieczeństwa, które nam zagrażają i z którymi my mamy do czynienia. Chciałbym powiedzieć, że jedno z niebezpieczeń, to co jest, to jest niestety zeświadczenie i wpływ tego świata nas otaczającego. My z racji naszych zajęć, dzieci, z racji chodzenia do szkoły, czy nawet kontaktów z sąsiadami, tak jak ja już emeryt, nie pracuję, to my z tym światem się stykamy. My słuchamy, co oni mówią, my ich obserwujemy i tak czasami się w niektórych dziedzinach może troszkę tak, u nas się mówi, popuści, tak nie musi być taki, no naprawdę stricte nie. Ten wpływ tego świata się niestety daje poznać w działaniu i w naszych zborach. I chciałbym powiedzieć, że stosując różne metody celem pozyskiwania dusz dla Chrystusa, mamy osiągnięcia w postaci liczebnego wzrostu członków zboru. Ja to powtórzę jeszcze. Stosując różne metody celem pozyskiwania dusz dla Chrystusa, mamy osiągnięcia w postaci liczebnego wzrostu członków zboru. Przez głoszenie Ewangelii o zbawieniu i wezwaniu do pokuty dajemy miejsce działaniu Ducha Świętego, a owocem tego są zbawione dusze. Czy my te dwie rzeczy rozróżniamy? Stosuje się bardzo dużo metod. Są najróżniejsze seminaria, co i tak, Heibels, nie Heibels, co to z Ameryki przychodzi. Najróżniejsze metody, ale wtedy stosując metody, my eliminujemy albo ograniczamy działanie Ducha Świętego. I to się przejawia we wszystkich naszych dziedzinach. Chciałbym powiedzieć, metoda daje wyniki, osiągnięcia, natomiast działanie Ducha Świętego przynosi owoce. My to musimy rozumieć, że metoda daje jakieś wyniki. Ja powtórzę taką rozmowę, miałem z bratem, który jest moim przyjacielem, już pastor na emeryturze. Ja wielokrotnie w jego stosunkowo dużym zborze usługiwałem, no ale o tym te różne metody tam, które wprowadzają ci młodzi, no jakoś tam rzadziej bywam. W każdym razie rozmawialiśmy, spotkaliśmy się, no i on się pyta, jak się masz, Janku? No ja do niego, jak się ty masz? I pytam się, no a jak w zborze? No wiesz, no mamy różne problemy, różne kłopoty, przeżywamy również porażki, ale mamy też i sukcesy. A ja mówię, sukcesy? Wiesz, ja trochę już znam Nowy Testament i Biblię, ale tam nie ma ani razu słowa sukces. Jeszcze tego słowa się nie doczytałem, może w jakimś nowym tłumaczeniu, gdzie parafrazują, ale w tym naszym tłumaczeniu oryginalnym nie ma. Sukces to jest osiągnięcie tego, co my potrafimy. On tak na mnie patrzy, wiesz, to masz rację. To jest ten świat, który nas chce czegoś nauczyć. Ja to mówię nie po to, żeby, bo ja dalej się modlę, razem mamy kontakt. Ja nie mówię to przeciwko temu bratu, ale podaję jako taki przykład mały, że my te metody tego świata, nawet w naszym nazewnictwie, w naszej potocznej mowie, tak jakoś wprowadzamy i wcale nas to nie dziwi. No, mam sukces, mam osiągnięcie, prawda?
a to nie jest biblijne. I on mi mówi, wiesz Janek, już więcej tego słowa nie powiem, my w zborze sukcesów nie osiągamy. Chciałbym powiedzieć, że osiągnięcia w zdobywaniu dusz spychają działanie łaski na dalszy plan, a doprowadzenie dusz do nowonarodzenia w sposób ludzki wprowadza ludzi w błąd, a tym samym nie doprowadza ludzi do nowonarodzenia, stosując namiastkę tego, coś innego. Na to przez pomijanie pokuty utwierdza się ludzi czy dusze w przekonaniu, że tylko wyznawanie decyduje o dożyciu zbawienia, a rezultatem tego jest niezmienione życie. Kiedyś była taka inwazja takich dwóch broszur, Moc Twego Wyznania i Burzenie Warowni. No, to był ten, no już nie żyje, John Austin, no. Chciałbym powiedzieć, że ja te broszury przeczytałem też, no oczywiście, bo się coś nowego pojawi. Chciałbym powiedzieć, że tam ani raz nie występuje słowa pokuta lub upamiętanie, ani razu. I kiedy był brat Uląska w Bieszczadach, on był wtedy jako jeden z członków tej Światowej Konferencji Zielonoświątkowej, bracia go zapytali, przed czym nas chciałbyś przestrzec, co do nas może jaka nauka wpłynąć. On to właśnie wymienił, ponieważ był jego tłumaczem, mówiąc, spóźniłeś się, bo to już jest u nas rozkolportowane na całego i bardzo wiele ludzi było tym uchwycone. Tylko wyznawać, tak? Tylko wyznawać. Ja bym przytoczył wypowiedź takiego męża Bożego, który, to był Niemiec, który został na osobisty rozkaz Hitlera miesiąc przed zakończeniem wojny rozstrzelany. On się nazywał Dietrich Bonhoeffer. To był teolog, to był misjonarz i w momencie, gdy wybuchła wojna w 1939 roku, on wrócił ze Stanów Zjednoczonych, bo on uważał, tam byłby zachowany, a on uważał, że jest powołany do tego, żeby Niemców wzywać do upamiętania, żeby nie identyfikowali się z tym narodowym socjalizmem. No i króciutko po tym został aresztowany i cały okres wojny był w obozie koncentracyjnym, a miesiąc, bo 5 kwietnia, został na osobisty rozkaz Hitlera rozstrzelany. Ale tak się złożyło, że on bardzo dużo takich grypców pisał i wysyłał to i byli tacy strażnicy, którzy to podawali dalej. Jeden gryps chciałbym, ja sobie to wypisałem, chciałbym przeczytać. On pisze tak, tania łaska jest śmiertelnym wrogiem Kościoła. Tania łaska. Tania łaska jest usprawiedliwieniem grzechu, a nie grzesznika. Dalej pisze, tania łaska jest kazaniem o przebaczeniu bez pokuty. A dalej pisze, drogą jest łaska, dlatego że była drogą Bogu, bo kosztowała ona Boga śmierć własnego Syna. A skoro ona Bogu jest tak drogą, ta łaska nie może być dla nas tanią. Drogą więc jest ta łaska, dlatego że wzywa ona nas do naśladownictwa. To były słowa, które tego męża, to był rzeczywiście zbawiony, to nie był tylko teolog z wykształcenia, ale to był mąż Boży i on wzywał naród do upamiętania. I on występował przeciwko tej łasce, a dzisiaj wiemy, że różnie z tym bywa. I ta tania łaska to jest jeden ze śmiertelnych wrogów Kościoła. I ja dlatego o tym pozwalam sobie tutaj powiedzieć. Ja wypisałem sobie, ale na to nie będzie czasu, cały szereg tych zagrożeń współczesnych, bo takie kiedyś wykłady prowadziłem i wymienię tak króciutko, a na każdym z nich potem postaram się chociaż troszeczkę zatrzymać. Pierwsze to jest terroryzm.
chyba na ten temat nie musimy wiele mówić. Ludzie boją się i gdy popatrzymy na Stany Zjednoczone, ile ludzi żyje w panicznym strachu, ile jakie wzrosło zapotrzebowanie na psychologów czy psychiatrów, którzy się tymi ludźmi mają zająć i co róż jakiś czy fałszywy, czy rzeczywisty alarm ludzi doprowadza do przerażenia, co będzie dalej. Drugie, co możemy też zauważyć w naszym społeczeństwie, zdziczenie kibiców na meczach i po meczach. To tego kiedyś nie było. Jestem stary i też już troszkę przyglądam się tej sprawie, ale czegoś takiego jak zachowanie kibiców po meczach, to jest coś nienotowanego. Wygrają, to wielka chwała, coś trzeba zrobić. Przegrają, też trzeba coś zrobić, tak? I jedno i drugie łączy się z ruiną. Trudno zauważyć, żeby wagony nie były tymi graffiti posmarowane, bo to się wszystko dzieje, takie zdziczenie. Następne, na co chciałbym zwrócić uwagę, takim zagrożeniem współczesnym, to jest muzyka rockowa, dyskoteki. Na ten temat może troszkę więcej. Potem powiem Amway, droga do sukcesu. Nie wiem, czy się z tym stykacie, ale cały szereg osób to już przyszło z prośbą o modlitwę, bo zostali doprowadzeni do takiego stanu, że nie tylko bankructwa finansowego, ale do załamania psychicznego. Następne takie zagrożenie to jest angażowanie się w nauki w ruch nowego wieku i w ogóle w nauki orientalne. Poza tym alkoholizm, narkomania. Teraz są takie bardzo modne te szkoły prywatne i są prywatne szkoły i nawet przedszkola Waldorfa, które są prowadzone według zasad antropozofii, antropozofia mądrość człowieka i ten program i tak dalej, to ustalał antropozof, twórca antropozofii Rudolf Steiner, no on sobie odebrał życie w 25 roku. Następne takie zagrożenie, które też wypada chociaż troszkę wspomnieć, to są targi ezoteryczne, oferty cudotwórców. Teraz tego jest bardzo dużo na plakatach, przyjdź i tam jest oferowane wszystko, co sobie można wyobrazić. Nie wiem, czy akurat może hełm jest od tego zachowany, ale u nas to jest tak powszechne i ludzie idą, żeby zobaczyć, żeby się z tym skontaktować. Następne to są zbiorowe seanse uzdrowieńcze. Harris, Paranago czy Kaszpirowski, to nawet i w telewizji i tak dalej, wszystko można zobaczyć. Ludzie tym żyją i dostają się pod straszny wpływ mocy ciemności. Teraz spirytystyczne seanse informacyjno-wprowadzające. A więc są zamknięte dla tych zaawansowanych, ale są seanse wprowadzające. To nic nie kosztuje. Tam tylko trzeba się podpisać, że się nie będzie przeszkadzać i można wejść. Takie seanse są anonsowane u nas w gazecie. Są na przykład anonsowane u nas w gazecie, to już w ramach tego ruchu nowego wieku, rebirthing, nowonarodzenie w wydaniu orientalnym. Pamiętam, że u nas w Cieszynie też to było. Tam nawet była taka osoba z tych znajomych, która wylądowała w zakładzie psychiatrycznym po tym. To było. Teraz kursy DU, to znaczy kursy doskonalenia umysłu, to jest w telewizji, to jest w internecie. Lech Emfazy Stefański ze swoim już teraz synem i córką to prowadzą i tam się można zapisać i czego tam wszystkiego uczą, to przerażenie ogarnia. Teraz następne, co jest, najróżniejsze jogi. Joga pod najróżniejszymi postaciami. Ja spotkałem na przykład grupę młodzieżową w kościele, która no dzięki Bogu dali sobie powiedzieć, ale uważali, że pierwszy stopień jogi to nie jest nic złego i zaczęli to praktykować. Akurat się między nimi znalazłem, mówię, bez pierwszego stopnia nie ma drugiego i tak dalej, nie? I jakoś to zrozumieli. Następne, co tak dotyczy nie tylko chłopców czy młodzieńców, ale i dziewczyny obecne wschodnie sztuki walki.
bardzo rozpowszechnione. U nas to jest bardzo, no, na plakatach i w Cieszynie u nas są te szkoły i tak dalej, są nauczyciele, tam mają jeden dan, dwa, trzy, nawet sześć. I następne jeszcze, o czym to już może jest związane z tymi seansami uzdrowieńczymi, niekonwencjonalne metody leczenia. Człowiek za cenę zdrowia nieraz jest gotów dać wszystko, nie bacząc, jakie to skutki przyniesie. Teraz wiemy, małe dzieci i ludzie są zafascynowani tym Harry Potterem i Tolkien, Władca Pierścieni. Oblęgają kina, wierzący również, bo trzeba poznać, że trzeba wiedzieć, co to jest. Nie wiem, czyście się z tym zetknęli, ale to są straszne rzeczy i ja bym powiedział, z piekła rodem. A największe, najlepiej sprzedawane, najbardziej odwiedzane seanse kinowe to są właśnie z Harry Potterem, bo na razie jeszcze to w telewizji nie idzie, bo to tam jest jakaś umowa, najpierw musi iść to w kinie. I ludzie kupują te książki, Harry Potter jest już przetłumaczony na język polski, Tolkien jest przetłumaczony, ten Władca Pierścieni już pierwsza część jest na... No to są straszne rzeczy, ludzie to czytają. Może teraz po kolei chciałbym odpowiedzieć na te pytania, które tutaj, na te punkty, które tutaj zacytowałem. Terroryzm, może o tym nie będę mówił, bo wiemy, co to wszystko się dzieje. Wszyscy mogli zobaczyć to, co było 11 września w ubiegłym roku. Chciałbym powiedzieć, że takie publikacje, które na ten temat czytałem, to jest taki odruch patriotyzmu w Stanach Zjednoczonych i Boże błogosław Ameryko, Boże Ameryka, Ty wspaniało. I Ty wspaniało z tymi homoseksualistami, z tymi wszystkimi grzechami. Jak ja czytałem takie odezwy jednego brata wierzącego, który wypunktował to wszystko, co tam się dzieje, co jest zalegalizowane i taką Amerykę ma błogosławić, i nie słyszał autor tego artykułu, który czytałem w zagranicznej prasie, pisze, że wszystkie radiostacje i stacje telewizyjne tylko błogosław Boże Amerykę i wystawiają te chorągwie i tak dalej, rozbudzają patriotyzm, ale żadna z tych audycji jeszcze nie zwróciła uwagę na to, że trzeba pokutować i odwrócić się od tej sytuacji, w jakiej się Ameryka znalazła. Zdziczenie kibiców na i po meczach. Co się dzieje w tej dziedzinie, to wiemy, że władze mają naprawdę z tym problem i nie wiadomo, jak się uporać z tym. Na to nie ma rady. Jak powiedziałem, że czy wygrają, czy przegrają, zawsze są jakieś demonstracje. Czytałem taki Idea Spectrum, to jest niemieckie czasopismo, i tam był wywiad z dziennikarzy tej gazety Idea Spectrum, niemieckiej gazety, i oni rozmawiali z tymi graczami tej drużyny świata, która wygrała, się nie zajmuje, no ale Brazylia to była, i poszczególne wypowiedzi tego bramkarza i tych graczy było. To Niemcy to notowali, no bo oni byli na drugim miejscu i swój wywiad też robili z tymi Niemcami, którzy byli na drugim miejscu. I wśród tych graczy brazylijskich było kilku, tam podaje, że prawie wszyscy mówili: dzięki Bogu, Bóg nam pomógł i dzięki Bogu mogliśmy osiągnąć to zwycięstwo. Tak było, tak mówili Brazylijczycy. A dalej pisze ten reporter w tej gazecie: no a Niemcy, ani jeden się na Boga nie powołał. Ten miał taką kontuzję, ten brak kondycji. O wszystkim była mowa, tylko nie o tym. Nie? No też wicemistrz, to też już jest jakieś osiągnięcie. To tak porównywał i my wiemy, że u nas to
było pusto na ulicach, jak były te mecze, bo to wszyscy żyją, to jest tak jak narkotyk, prawda, dla tych obserwatorów. Następne, co chciałbym powiedzieć, to parę słów na temat muzyki rockowej, dyskotek i tak dalej, to co się dzieje. Ja tutaj bratu dałem taką broszurkę, która została wydana w Bieszczadach, za kulisami muzyki i tam jest bardzo tak w sposób taki przystępny opisane działanie muzyki rockowej, pochodzenie muzyki rockowej i to pochodzenie to my sobie możemy otwarcie powiedzieć, jest pochodzeniem demonicznym, pochodzi z Afryki, z tych ludów i kiedyś ja też miałem dzieci w wieku 16-18 lat i jeszcze był ten magnetofon z tą dużą szpulą i tam też była chrześcijańska muzyka rockowa. No ja, jak byłem w domu, to nie śmiał się ten magnetofon kręcić. Ale ja nie umiałem uzasadnić, miałem taki niepokój. I tak się złożyło, że odwiedzili mnie taka para amerykańska, byli misjonarzami w Kongo, w Kamerunie, w tych dawnych francuskich koloniach. W Afryce i właśnie na ten temat mówili, akurat to mogły moje dorastające synowie słyszeć i mówili o tym, że muzyka rockowa to dudnienie, ta jednostajność wprowadza ludzi w stan transu. I mówił ten misjonarz, że tam, gdzie nie ma tych hałasów przemysłowych, te dudnienie i tak dalej, tam żadnej melodii nie było, to doprowadza do tego, że ci ludzie idą, ci murzyni idą na te, w taksie kołysząc nogę na nogę, tak jak przy tańcach wudu na wyspie Haiti i niech kto spróbuje tak 20 minut się tak przewracać, to runie na ziemię. Oni to potrafią robić 4, 5, 6 godzin, są wprowadzeni w stan transu. I wtedy, kiedy oni już przychodzą po tym na spotkania, gdzie tam ci czarownicy są, ci szamani i tak dalej, to oni już są w stanie transu, są opętani. I tam się potem różne rzeczy dzieją. I teraz, gdy już to lekarze, bo ja nie jestem taki mądry, zaczęli badać to zjawisko, ten fenomen, jaki właśnie ma miejsce przy muzyce rockowej. My wiemy, że muzyka rockowa to tam są 110-120 decybeli. To jest tam, to jest wtedy właściwe, to jest na haj i tak dalej, na najlepsze. Gdy my staniemy koło samolotu odrzutowego, to my wiemy, że ci obsługa ma te klapki, nie? Bo samolot odrzutowy daje między 100 do 120 decybeli. I tego się słucha. Tego się słucha. I co to powoduje? To powoduje u człowieka słuchającego stres słuchowy. A stres słuchowy powoduje nadmierne wytwarzanie w organizmie adrenaliny. Adrenalina, my wiemy, że w organizmie jest potrzebna, ale w pewnych granicach organizm wytwarza tyle, ile tego jest potrzeba. Jeśli tej adrenaliny, a to w czasie właśnie tego stresu słuchowego występuje, to wtedy występuje nadprodukcja adrenaliny, której organizm nie jest w stanie przerobić, skonsumować. I to się zamienia w substancję taką, jak LSD, adrenochrom. Adrenalina się zamienia w adrenochrom. I dlatego też ci, którzy są na tych dyskotekach, słuchają tego, to oni są właśnie pod wpływem tej głośności muzyki i oni, i wiemy, że ta muzyka rockowa, ona jest stosunkowo uboga harmonicznie, tam ja już nie ma czasu, żeby o tych wszystkich elementach mówić, ale tam ciągle powtarzanie beat, beat i tak dalej i człowiek występuje wprost opętanie osobowości i człowiek spada w stan transu. Gdybyśmy czytali te historie, szczególnie dyskotek na terenie Wielkiej Brytanii, ile tam było i zabitych, a ile było takich, gdzie potrzeba było nie pomocy internisty, a psychologa, bo tam się różne rzeczy działy. Tak? Człowiek jest doprowadzony w stan transu, a stan transu jest duchowo człowiek bezbronny. Tak trochę, no nie jestem z
z dziedziny medycyny żadnym specjalistą, ale trochę mnie zajmuje ten stan transu, dlatego że i czy na seansach spirytystycznych, czy w czasie medytacji i tak dalej, to zawsze występuje. Chciałbym powiedzieć, że natrafiłem na takie wyjaśnienia dwóch takich, no sławy naukowe, doktor ten Sir Eccles, to jest chirurg mózgu, który otrzymał za swoje osiągnięcia Nagrodę Nobla, i Wilder Penfield. To dwaj chirurdzy mózgu, którzy tam elektrodami padali no, przed operacją i tak dalej mózg, i oni mieli taką dyskusję, ja to właśnie czytałem, między radzieckimi, wówczas radzieckimi, też neurochirurgami. I ci radzieccy chirurdzy twierdzą, że mózg to są takie wysoko zorganizowane komórki, które potrafią myśleć. Tak oni to twierdzili, nie? Natomiast ci dwaj przedstawili mózg człowieka jak to już na język techniczny przełożę, jak komputer. I ten komputer, my wiemy, jak byśmy tu komputer położyli na stole, to się nic nie będzie działo. Ale jak przyjdzie ten programator i zacznie działać, to zacznie działać, tak? I w stanie transu ten, który duch człowieka, który steruje tym komputerem, daje te impulsy, w stanie transu on zostanie wyeliminowany, a na jego miejsce wchodzi coś innego. I zauważamy na przykład, że w stanie transu to człowiek mówi innym głosem, kobieta mówi męskim, odwrotnie. Mówi rzeczy, które nigdy przedtem nie widział, nie słyszał, bo to nie mówi on, to już jest coś innego przemawia z tego człowieka. To tak tylko z grubsza bym wytłumaczył stan transu, tak? I to do tego jest doprowadzony człowiek. Aleister Crowley to był największy satanista XX wieku. On mówił, żeby młodzież ująć, młodzież pozyskać, to trzeba im dać taką muzykę, która by wprowadzała w stan transu. I kiedy Rolling Stonesi, oni zresztą ich tam wprowadzał w ten, to byli jedyni jeszcze za jego życia, których on tam wprowadza w Anglii, w tym swojej rezydencji, w tą służbę, to są ludzie, którzy są, no, możemy powiedzieć, opętani. Gdybyśmy śledzili tych muzyków rockowych, co oni mówią, co oni śpiewają, jak oni się zachowują, te impulsy to już nie są z nich. I teraz my uważamy, to znaczy nie, my, nie wszyscy, przepraszam, nie chcę nikogo, ale są tacy, którzy uważają, że jeśli do tego, do tych melodii, czy tych pieśni, tej muzyki rockowej się da chrześcijańskie takie teksty, imię Jezusa, że to pociągnie, tak? Kiedyś taki pastor Poyot w Stanach Zjednoczonych, była taka konferencja pastorów i rozmawiali na ten temat i ubolewali na tym, że kościoły ewangeliczne coraz bardziej stosują metody tego świata w zwiastowaniu i coraz bardziej się upodobniają i wręcz konkurują. I wtedy ten pastor Poyot podniósł taką decyzję, zgłosił, mówi tak, jeśli na butelkę, w której jest alkohol, napiszemy Jezus, to my tym napisem tej zawartości butelki nie zmienimy. I to jest to samo. Chciałbym powiedzieć, że niestety na ten temat my nie możemy znaleźć wspólnego języka. Może u was jest inaczej, ale ja jeżdżę po różnych zborach i kiedy na ten temat mówię, to natrafia nawet tak wręcz na taką wrogość ze strony wielu młodych ludzi. Podam taki przykład. Byłem kiedyś w jednym zborze i w tym zborze był pierwszy raz, jechałem na 4 dni ewangelizacji, no i tam zespół uwielbiający, 2 mężczyzn i 1 dziewczyna. Ona tak dość była, wszyscy tutaj z gitarami, ci mężczyźni grali na gitarach, a ona była tak dosyć jeszcze groteskowo ubrana, tak podskakiwała, waliła dłońmi w tą gitarę. No przyszło ludzie z miasta, ludzie, którzy chodzą do kościoła normalnie,
to pewne takie sakrum, taką świętość, czegoś takiego oczekują, a tu coś wręcz przeciwnego. Ja tam miałem głosić i mówię do tego pastora, ty to nie macie kogo innego. Wiesz, ona ma wykształcenie muzyczne. Ona ma wykształcenie muzyczne, nie? No trudno, jak człowiek jest tam 2-3 dni w jakimś zborze i wyjeżdża, to ja tam żadnych zmian nie mógłbym przeprowadzić. W każdym razie tam byłem 4 dni i w sobotę do południa była taka służba duszpasterska. Pastor mnie zaprosił i przychodzili różni zborownicy do tego pokoju, żeby rozmawiać. I przyszła właśnie ta dziewczyna, która prowadzi, która ma wykształcenie muzyczne, przyszła na rozmowę duszpasterską. No i mi mówi, że ona strasznie w nocy cierpi, że to u nas to mówią zmora, coś się na nią rzuca, ona krzyczy, poci się, no przeżywa tragedię. I co z tym zrobić? Bracie, ty się musisz modlić. Ja jej się pytam, ty jesteś wierząca? Tak. Ochrzczona? Tak, mówi pastor, już 4 lata. Tak. Pytam się, ty idziesz, idąc spać, czy modlisz się? Tak, modlę się. Czytasz Słowo Boże? Czytam. Ja mówię, a potem się kładziesz do łóżka, włączasz muzykę rockową i słuchasz. A skąd brat wie, wyskoczył, jakby ją pchnął? Ja mówię, bo to są skutki. Ja mówię, jak ty tego nie przestaniesz, to się nie mamy co modlić, bo ty dajesz miejsce diabłu, bo ty słuchasz diabelskiej muzyki. Wprawdzie tam troszeczkę przeczytasz, nawet się pomodlisz, ale diabłu dajesz miejsce, bo te, no tak bracie, ja uczę muzyki w szkole, ja muszę być na bieżąco, ja te trendy muszę znać. No chwileczkę, są pewne granice, albo. I ja mówiłem, taki warunek, jeśli tego nie zaprzestaniesz, to się nie mamy co modlić. No chciałbym powiedzieć, że ona z płaczem wyszła. Nie modliliśmy się, no bo jak ktoś mówi, że dalej będzie trwał w grzechu świadomie, to co ja mam z nim zrobić? Za nią przyszedł młody człowiek. Brat mi tylko powiedział, że przygotowuje się do chrztu, że jest niespełna pół roku, chodzi do zboru, przeżył nawrócenie, bardzo pokorny. On tam wyznawał takie różne sprawy, które miał, prosił o modlitwę. I między innymi powiedział mi, że wszystkie płyty rockowe to połamał, wszystkie kasety starł, wszystkich idoli, które miał wyklejone w całym pokoju, to pozdzierał, że z tym nie chce mieć nic wspólnego. Pomodliliśmy się, on taki szczęśliwy też ze łzami wyszedł. Jak wyszedł, mówi mi ten brat, ten pastor, mówi, wiesz, oni są narzeczeni. To są narzeczeni, on się nawrócił. To jest bardzo wymowne. Człowiek, który z tego zostaje wyrwany, to wie, że to ma zniszczyć bezpowrotnie. A my, nasze dzieci Boże, tak powoli, no bo trzeba być na bieżąco. Są pewne rzeczy, gdzie my musimy powiedzieć stop, za cenę nawet naszej posady czy coś takiego, my musimy zrobić ten podział. Nie ma rady, nie? Tyle może na temat muzyki rockowej. Chciałbym powiedzieć teraz to, co tutaj wymieniłem. Amway, to jest American Way, amerykańska droga do sukcesu, do dobrobytu. Jedyna rada, musisz osiągnąć sukces. Niepokojąca motywacja do pracy, ekspansja, świat marzy. To są ludzie, którzy chcą i dążą do sukcesu. I według rozpowszechnianej przez nich ulotki, wierzę w Boga, rodzinę i sukces. Gdy pracuję, odwracam tą kolejność, to znaczy sukces, rodzina, no i Stowarzyszenie Ewangelizacji, to jest takie międzykonfesyjne, nazywa Amuejowskie Seminaria Liturgium do Mamony. To są straszne więzi, a niestety wiele ludzi się w to daje zaangażować. Jeden taki znajomy
Za kazanicy przykro mówić o WC, ale on ma to tak zrobione, że jak się siada na sedes, to są nad drzwiami duży. Co zrobiłeś w ciągu ostatnich 20 minut dla Amway'a, siedząc na tym tronie Tomasz czyta. Chciałbym powiedzieć, autentyczne i cała rodzina jest w to zaangażowana. I nawet w tej chwili, bo są ludzie, którzy też przy tej czynności czytają gazety, ale tu masz patrzeć i to taki duży napis na drzwiach, no 80 centymetrów szeroki są do WC i taki duży plakat. To nie są mrzonki, to ja mówię o prawdzie. I ja spotkałem już takie osoby załamane, z którymi się modliłem, rozmawiałem, bo teraz nie ma odwrotu. Majątek wszystko stracił, słaby i teraz jeszcze się wstyd do tego przyznać. No niestety to się dzieje. Teraz następne, co może też, może was już to nie dotyka, to jest czytanie, zajmowanie się horoskopami. Nie wiem, czy to u was miało miejsce, stawianie prognoz bez ponoszenia konsekwencji. Chciałbym powiedzieć, że te wszystkie badania horoskopu wyglądają bardzo niewinnie. Bardzo niewinnie. Gdy jeszcze pracowałem, to bardzo często mnie pytali, jaki pan ma ten znak zodiaku, no bo tam horoskop. Ja mówię, ja nie wiem, chociaż to może w kalendarzu kiedyś było, ja nie wiem, ja z tym nie chcę mieć nic wspólnego. I taki przytoczę przykład. Badanie horoskopów na rok 2002, a więc na ten bieżący rok. Podaję to na podstawie publikacji czasopisma Topik, to jest takie chrześcijańskie, ponadkonfesyjne czasopismo ze stycznia tego roku. Na stronie czwartej pisze tak, że w 5 czasopismach kobiecych zostały umieszczone horoskopy na rok 2002. 77% Niemców czyta regularnie horoskopy. Horoskopy koncentrują się na dwóch sprawach. Interes, biznes, kariera i miłość, partnerstwo. Czasopisma Glamour, Elle, Brigitte, Amica i Maxi, te 5 kobiecych czasopism wydali na ten rok w Niemczech w formie takich broszur 2 060 000 egzemplarzy. 2 060 000 egzemplarzy. Te wszystkie 5 czasopism. Każde osobno opracowało. I teraz znaleźli się w tym Topiku i tacy, nie w tym Topiku, tylko Farsa, to jest badanie opinii publicznej, ludzie, którzy porównali przepowiednie z tych horoskopów, z tych 5 na dany okres, to jest na najbliższy okres 2002. Tam są takie różne, takie kolosalne różnice, ale ludzie tego czytają, słuchają, a może i tym się zajmują. I zajmuje się bardzo wiele ludzi i człowiek ma taką tendencję, że gdy przeczyta jakiś horoskop, który jest niby dla ciebie, to teraz dopasowuje się do swojej sytuacji. A diabeł już tym pomoże, bo on też i oddziałuje na umysł, który jest na takie rzeczy otwarty. I jeśli się to oglądnie czy raz, to i drugi raz, i trzeci raz. My teraz słuchamy horoskopu w radiu, to jest normalne. Podaje się numery telefonów, gdzie można osobisty horoskop usłyszeć. Nawet w Gazecie Wyborczej jest taki bardzo długi numer, horoskop dla ciebie z drugiej półkuli, z Ameryki, tam podaje no, drugi kontynent i tak dalej, tam jest cała taka, no ten numer jest dosyć długi i tam jest nawet informacja, żeby się nie niecierpliwić, no bo to musi tam cały szereg tych central przejść. I w jednym zakładzie pracy, akurat tam syn pracuje, to bardzo wysokie rachunki telefoniczne były i nie mogli dojść do tego, no bo w poszczególnych biurach i na oddziałach to już są tylko takie, że może do centrali dzwonić i można wyjść na miasto. A tutaj takie no, sumy, no, duży zakład, ale to podpadło. I co? Okazało się,
bo to można sprawdzić po tym na poczcie, że na portierni te babki, które w nocy się nudzą, to dzwonią te i horoskopy z Ameryki posłuchają i tak dalej, no a wiadomo, że to kosztuje, a jak ich tam kilka na zmianę, to praktykowane jest u nas, bo człowiek się chce czegoś dowiedzieć do przyszłości. Podam tylko taką wypowiedź właśnie w tej samej gazecie takiej słynnej kobiety, astrolog Madame Soleil, która od wielu lat w Radio Europa ogłasza horoskopy. I ją zapytali, dlaczego ludzie mają tak wielkie zaufanie do niej i do tej mocy oddziałującej za pośrednictwem gwiazd. Ona odpowiedziała w ten sposób. Gdyby świat żył zgodnie z Ewangelią, byłabym bezrobotna. Czy wierzymy temu? My czytamy w liście apostoła Pawła do Kolosyńców, w Kolosach się pojawiła taka nauka, ci ludzie, którzy przychodzili do zborów, się nawracali, to oni zaczęli również opowiadać, między innymi, że każdy człowiek tam ma jakąś wschodzącą gwiazdę w okresie, w momencie urodzenia i że to oddziałuje na całe życie. Oni z taką nauką przyszli do zboru. Apostoł Paweł pisze nawet w liście do Kolosyńców, przestrzega, patrzcie, żeby was kto nie zwiódł. Ja to zaraz przeczytam, żeby to, bo ten sprawę horoskopów to jest bardzo stara rzecz, to nie jest nic nowego i gdyby był, to można na ten temat bardzo dużo powiedzieć. Ja to zaraz przeczytam. To jest drugi rozdział listu do Kolosyńców, 8 wiersz. Patrzcie, żeby was kto sobie nie obrócił w korzyść przez filozofię, przez próżne oszukanie, ucząc według ustawy ludzkiej, według żywiołów świata, a nie według Chrystusa. Apostoł Paweł z tym miał już do czynienia w pierwszym wieku, kiedy ten list pisał. Ja tak troszkę się śpieszę, dlatego za długo się nie możemy zatrzymywać na tym. Chciałbym powiedzieć następne, co jest takim wielkim zagrożeniem, to niebezpieczeństwem naszych czasów, jest w orientalno-mistycznym myśleniu, że bieg wydarzeń ludzkości jest wiecznej rotacji, no a to sprzyja propagowaniu reinkarnacji. No i ludzie, żeby no niby w tym mieć udział, to się dają wprowadzić w arkana tej strasznej nauki, tej strasznej praktyki, no i dają się, przechodzą inicjacje, a potem takie uwolnienie z tego stanu jest bardzo trudne. Więc chciałbym powiedzieć jedno, że ruch nowego wieku to jest przesiąknięty nie tylko spirytyzmem, ale astrologią i nauczaniem o reinkarnacji. To znaczy tak, człowiek przechodzi z jednego stadia do drugiego w zależności od karmy, od ilości tych uczynków są lepsze, więc przechodzi wyższy stan, jest gorszy, to przechodzi w gorszy stan. Jak był krową, a był wcielony w krowę, a potem nie bardzo się zachowywał, no to będzie żabą, nie? Ale jak krowy coś lepiej, no to będzie orłem i tak dalej, aż do tego stanu nirwany zajdzie, że rozpłynie się w nicość. I to jest ten najwyższy stan, jaki ruch nowego wieku w ogóle oferuje. Więc chciałbym powiedzieć, że z tym nie wolno mieć nam nic do czynienia. I również z tym bardzo ściśle jest związana joga i medytacje. Medytacje są u nas bardzo propagowane. No i to tak bardzo na tych spotkaniach niewinnie wygląda. Siedzieć, patrzeć jakiś punkt, wyobrazić sobie jakiś obraz. Ja tego nie chcę, bo jak się to robi i przez te różne sugestie, bo to zależy też od inwencji tego guru, który uczy, człowiek zostaje wprowadzony w stan transu, w czasie medytacji. I myślisz, że jest w jakimś innym stanie poznania, a to są wszystko
sidła diabelskie. Tylko tak w skrócie to mogę powiedzieć. Taki jeden już obecnie od kilku lat brat, Polak, który teraz przebywa stale w Ameryce, on też medytację i jogę propagował, on się tego uczył, on był takim już guru w Polsce i on nawet przez niby takie różne rodzaje oddychania jogi, ten ćwiczeń jogi, on twierdził w swoim świadectwie, że nawet opatentował jakiś sposób oddychania dla hutników, którzy z powodu zapylenia płuc zapadają na gruźlicę, że on nawet miał takie osiągnięcia, że przez te jego praktyki zostali ci ludzie uleczeni. I on jako już taki guru, taki renomowany, wyjechał do Stanów z żoną i z córką 12-letnią. I on tam medytował i tak dalej, te wszystkie praktyki w tych najściślejszych kręgach robił. Kiedy tak medytował, skończył medytację, bo od 9 zawsze do 1, dzwoni do niego jego 12-letnia córeczka. On takie świadectwo mówił. Ona się pyta, tatusiu, ty medytowałeś? Tak. Chcę ci powiedzieć, że godzinę temu umarła twoja żona, moja mama. Chciałbym powiedzieć, że ten człowiek przeżył taki straszny szok. On myślał, że już jest w jakimś stanie, bo on tam wychodzi poza ciałem. Te wszystkie rzeczy to on już praktykował. A mówi o tym, że jego żona w tym czasie odeszła, umarła, on nic nie wiedział. To był dla niego tak straszny szok, to był nastąpił zwrot w jego życiu. I on z Ameryki przyjechał tutaj i chciał nawet na koszt, nie wiem czy swój, czy emisji nawet, kilka takich prelekcji w telewizji przeprowadzić, żeby ludzi przed tym przestrzec. No ale jakoś mu nie zezwolili. Chciałbym powiedzieć, że ludzie to praktykują. Może jeszcze jeden taki przykład, a to dla młodych. Może opowiem autentyczny przykład siostry w Panu, która jest wierząca, jej mąż też obecnie. Ale zanim do tego doszli, to jeszcze przeszli różne kolei. Młoda dziewczyna po maturze poszła na uniwersytet, na studia uniwersyteckie, no z takiego prowincjonalnego miasta. Jak się dostała do dużego miasta, no to wiadomo, że taniec, zabawa, alkohol, papierosy i tak dalej, no to wszystko było, no bo już wyszła spod kurateli rodziców. I tak jakoś no sobie pozwalała, ale ciągle nie miała tego zadowolenia, jakiś niepokój w życiu. No myślała, że może małżeństwo i wyszła za mąż. I było dziecko, ona te studia skończyła, ale potem dostała się do takiej grupy medytacyjnej, a w międzyczasie zaszła po raz drugi w ciążę, jako już mężatka też. I ona nie była taka wystraszona, jak to pierwszy raz, niewiasta może jest w ciąży, to już było drugi raz. I ona medytowała, była na tych seansach i była medytowała w domu. Ona prosiłem mi takie świadectwo, to nawet na piśmie zrelacjonowała. I w tym czasie, kiedy ona medytowała, to w jej organizmie tam ten płód zaczął się wyprężać, dziwne rzeczy się zaczęły dziać. I ona, no jak mówię, to nie była nowicjuszka, już drugi raz miała być mamą i poszła do tych guru i pyta się, co ona ma robić, bo ona w domu medytuje i co. Oni, to jest prawidłowe, bo to współdziała. No ja nie wiem, czy współdziała, czy to się broniło przed tym jeszcze jako niewinny. Trudno mi to zdefiniować. W każdym razie ona przestała, bo się tego przestraszyła. I ona, przyszedł okres rozwiązania, urodziła zdrowego chłopczyka i wszystko było w porządku. Niespełna pół roku później ona wciąż jako ta szukająca spotkała koleżankę, która ją zaprowadziła do jednej społeczności ewangelicznej. I tam po już na trzecim spotkaniu, na trzecim nabożeństwie ona się nawróciła, oddała swoje życie Jezusowi. Jej mąż nie dalej praktykował ten wschodni Latihan, ale ona już nie. I tam jej nikt na to nie zwrócił uwagi, zresztą ona, to taka była młoda społeczność i ona, ten chłopczyk leżał w łóżeczku, ten starszy już miał 3 lata. Jak ona się modliła do Jezusa, to ten półroczny chłopczyk
zaczynał niesamowicie krzyczeć. Ale to tak krzyczał, że ona przerywała modlitwę. I ona zauważyła, że coś tu jest nie tak. Ona nie miała kogo bliskiego takiego, żeby jej poradził. Ona, no, jak nie w pokoju, to w kuchni. I ona się w kuchni modliła, a pokój był obok, ale ten chłopak krzyczał i w tym czasie, jak ona była w drugim pomieszczeniu. Ona była bezradna, ale Pan jej nie zostawił, bo ona stanęła przy tym łóżku i zaczęła na głos wzywać imienia Jezus. A to tak mocno, z wiarą, że to Jezus, ty jesteś jedynym ratunkiem. Jestem bezradna, mi nikt nie pomoże, a to jest moje dziecko. Chciałbym powiedzieć, że ten chłopczyk został uwolniony, on już teraz chodzi do szkoły normalnie. W tym czasie, jak ona się modliła, to jest takie bardzo, nieraz już to zauważyłem, jeśli się modlimy o ludzi związanych z tymi wschodnimi praktykami, to występuje takie syczenie, takie jakby płomyki ognia. Ona też tego doświadczyła. Ale ten chłopczyk dzięki Bogu jest zdrowy. Ona jest własnością Pana, jest siostrą Panu, uczy dalej, bo w szkole średniej fizyki i jej mąż jest wierzący, ale takie przeżycie mieli. Ja to mówię po to, żeby ostrzec, nie ma czasu, żeby to rozwijać ten temat, ale chciałbym powiedzieć, żeby się tego wszystkiego wystrzegać. Dlatego, że to tak bardzo niewinnie wygląda, tylko usiąść i tylko się wpatrywać, słuchać, co ten guru mówi i tak dalej. Ja nie mam czasu, żeby dalsze przykłady opowiadać na ten temat. Chciałbym teraz jeszcze powiedzieć na temat tych różnych uzdrowicieli, którzy u nas, no oni się pojawiają jak grzyby po deszczu i oni, ja też poglądam na zegarek. Nie, ja chcę się, bo wiem, że jesteście też już chyba zmęczeni. Chciałbym tylko tak króciutko jeszcze, żeby dojść te punkty, które wymieniłem, żeby je omówić. Są festiwali zdrowia, natury, niezwykłości i ludzie najróżniejsze książki czytają, poradniki stosują, oglądają to nawet na ekranach telewizyjnych i ci ludzie, którzy to robią, dostają się naprawdę pod wpływ mocy ciemności. Kiedyś byłem w jednym zborze, dziewczyna taka 20-letnia panienka, nie modli się, nie, no w ogóle trudno z nią rozmawiać. No ja byłem gościnnie, usługiwałem w zborze i przyprowadzili tą dziewczynę, ona pół roku wcześniej przyjęła chrzest wiary. I pytam się, no co się stało z tobą, no przeżyła chrzest przed zborem, przed tym mówiła świadectwo, a ona mówi, no ona przeżyła taką tragedię, jej koleżanka nagle zmarła, taka no jej najbliższa koleżanka i to tak na nią zaczęło działać, że mama jej powiedziała, wiesz, oglądaj te niewierząca ta mama, oglądaj seanse z Kaszpirowskim i on tam te wszystkie co robi, on ci pomoże. I ta dziewczyna sobie wypisała, bo to w programie radiowym, kiedy on, czy telewizyjnym, kiedy to ma być, ona to oglądała, no i przestała się modlić, przestaje czytać Słowo Boże. I ona to do pewnego momentu wszystko opowiedziała. I ja się pytam, czy ty chcesz być wolna w imieniu Jezusa? Ona oniemiała. Czy potrafisz wezwać imienia Jezusa? Oglądanie tylko tego ekranu z jakimś określonym celu. To by ktoś powiedział, no ja muszę być na bieżąco, ja to chcę pooglądać. Chciałbym powiedzieć, że z tymi sprawami sobie nie wolno igrać, bo diabeł wie, kto jest jego własnością, a kto nie jest jego własnością. Myśmy
Mieli kiedyś taka, była panienka, no teraz już jest lekarzem, była na obozie, ona się nawróciła, oddała swoje życie Jezusowi. A ona była, kładła karty, ona to robiła, no tak jak mówię, to tak szło, że ona w akademiku, no już musiała napisać, że kiedy przyjmuje, bo ona się nie miała czasu uczyć. Tak, no studenci, studentki wszystkim kładła karty. Ona dożyła zbawienia. Została uwolniona z tego wszystkiego, ona to wszystko wyznała, naprawdę miła niewiasta. Ona studentka medycyny jeszcze brała udział też w tych seansach, kiedy obsługuje się tego Harisa. To jest, no nie wiem kto to z tym miał do czynienia, czy się temu przyglądał, to tam najczęściej w kościele, tam już są ci, którzy się zgłosili, oni muszą mieć to diagnozę lekarską, co tam komu dolega, nie? No i tam się cały komitet zbiera i jest jedna osoba, co czyta tą diagnozę, druga osoba to tłumaczy, a Harry słucha, no i on tak tą rękę 20 sekund, on nic nie mówi. I tam oczywiście są jeszcze porządkowi, tam są wymalowane, bo to w kościele te, jak ta kolejka i gdzie stoją ci, co tłumaczą i tak dalej. I ta dziewczyna, ona w tym kilkakrotnie brała udział jako studentka medycyny, bo lekarze to stoją z boku, ale jako studentka brała w tym udział. I po nawróceniu, po tych wszystkich przeżyciach, znowu Harris miał przyjechać do tej miejscowości i ona teraz no, dostała no, z tego komitetu, gdzie pracowała, no, zawiadomienie, no przyjdź, zgłoś się, bo musimy się umówić i tak dalej, nie? No i ona teraz była w rozterce. Ja, dziecko Boże, iść tam czy nie? Zwróciła się do jednego brata usługującego. No wiesz, siostro, to idziesz tak jakby na pole walki. Może tam znajdziesz jakiegoś, któremu pomożesz. Wiesz, ty musisz zadecydować sama. Tak jej powiedział. Drugi... Poszła jeszcze do drugiego, mówi, wiesz, to zależy od ciebie, no tam się ludziom pomaga. Autentycznie mówi. Ona to mówiła, to świadectwo na spotkaniu chrześcijańskich lekarzy. No i ona poszła. Ona poszła i akurat w tym kółku stanęła, gdzie czytała tą diagnozę w języku polskim, a tam obok była druga, tłumaczyła na angielski. Kiedy już wszyscy byli na tych posterunkach, tu ta kolejka stoi, no bo oni tam załatwią do 6000 ludzi, to wtedy wychodzi ten Harris z zakrystii na swoje stanowisko. I tak jak zaznaczam, on od uczestników, z którymi się wtedy modliłem, wiem, że on nic nie mówi, tylko tą rękę tak podtrzyma. I on wyszedł z tej zakrystii, tak rękę wyciągnął w kierunku tej dziewczyny. Ty odejdź, jesteś innego ducha. Pan Bogu. Ja to mówię jako przykład. Zna Pan tych, którzy są Jego, ale przeciwnik też zna, którzy są własnością Pana. Mi było bardzo przykro, że no, ci bracia i tak posłużyli, no ale to ja, nie moja sprawa ocenia tych braci, ale ona się dowiedziała. I to było takie bardzo ewidentne. Po tym już ten seans, tam od razu była osoba, która zaskoczyła, bo tam to jest zorganizowane, tam jest zespół, nie? Także nikt się nawet tym nie przejął, nawet nie zastanowił, ale dla niej to było świadectwo. I ci, którzy nie działają w imieniu Jezusa, jak dziecko Boże się pojawi, to chciałbym powiedzieć, że oni na to zareagują. Może jeszcze, wybaczcie, taki jeden przykład. My jako ludzie korzystamy z publicznej opieki zdrowotnej, no to jest normalne, prawda? Ale są różni lekarze, akupunkturzyści i tak dalej. Przez długie lata akupunktura u nas to nie była stosowana, bo Kościół katolicki miał taki przez długi okres czasu taki do tego stosunek tak z rezerwą, może nie negatywny. Natomiast Czech czy z Czechosłowacji wyjeżdżali lekarze medycyny z dyplomami, wyjeżdżali na te kursy medycyny chińskiej, między innymi akupunktury. I tam to było dosyć powszechne. I taki jeden bardzo bliski mi człowiek, no przez takie różne przesilenie i tak dalej, dostał porażenie nerwu w
kręgosłup i taki został, nie? Młody człowiek, nie miał 40 lat. No, teraz pracuje, więc to idzie, no, L4 i tak dalej, nie? Raz i drugi raz i w końcu nic, te różne masaże i tak dalej nie pomagało, więc go wysłali do Pragi, do szpitala na operację, ale pod warunkiem, że się podpisze, bo to mogą usunąć, ale może dostać jak bezwładną albo coś takiego, nie? Może tam uszkodzić się inny nerw. On tego nie podpisał. On wierzący, żona wierząca, rodzina i jedna i druga wierząca. I postanowiliśmy się modlić, ja też tym trochę ten przypadek znałem. I kiedy on się nie zgodził na tą operację, znowu wrócił do szpitala tego wojewódzkiego. No i tam mu powiedzieli, to jeszcze pójdzie pan na jeden zabieg. A tam doktor medycyny, który tymi niekonwencjonalnymi metodami leczy. Osobny pawilon na terenie dużego szpitala. Ten brat szedł tam, on się gorliwie modlił, on miał wielki niepokój. Ale no, jest pracownikiem i musi się iść do lekarza. No to są takie, on przyszedł w tej poczekalni, cały czas się modlił. No i drzwi się otworzyły, proszę wchodzić. Wchodzi do pokoju, który no na ogół gabinety lekarskie są tak dobrze oświetlone, a tu gość, lekarz w białym kitlu, siedzi za biurkiem. Lampa tak skierowana na pacjenta, także on w takim trochę mroku siedział. Pokazuje mu, żeby usiadł. On usiadł, on tak patrzy na niego. Z panem nie będę eksperymentować. Proszę odejść. Chcę mu powiedzieć, że ten człowiek już został uzdrowiony. To jednak troszkę trwało. On jeździ samochodem i tak dalej. Został uzdrowiony. A ten poznał, kto to jest. Dlatego ja to mówię też jako przestroga, bo są różni lekarze, różne są takie przypadki, nie? Dzisiaj tej niekonwencjonalnej medycyny, to oni się w ogóle nie krępują. U nas jest klinika chińskiej medycyny koło Cieszyna w Ustroniu. Olbrzymia klinika, nawet z hotelu można tam przespać się, jak się czeka w kolejce i jest tam kuchnia chińska. Cały kompleks budynków wybudowany przy drodze szybkiego ruchu, takie większe jak ta ściana, takie są te oferty i tak dalej. W gazetach się też Chińczycy się oferują ze swoimi usługami. My musimy też patrzeć się, my musimy wiedzieć jedno, jako dzieci Boże jesteśmy pod przykryciem krwi Jezusa Chrystusa. My jesteśmy pod przykryciem. Diabeł przeciwnik i ci, co są na jego usługach, oni wiedzą, do tyle tak, a ty nie, bo ta krew Jezusa Chrystusa nas ochrania. Ale biada nam, a ja już spotkałem też wiele takich osób, które potem mówiły, że z nieświadomości poszły do Harisa. Te różne komplikacje, co się wszystko stało, to wymagało modlitwy, pokuty, wyznania. Te rzeczy to są takie zagrożenia, które u nas są i niestety te zagrożenia to się potęguje i ludzie do tego podchodzą lekceważąco. Te różne festiwale zdrowia natury, jak tam zioła zbierać. Są takie książki, leki z Bożej apteki i zdrowie z Bożej apteki. Nie wiem, czyście z tymi książkami mieli do czynienia. To jest leki z Bożej apteki, to jest wydawnictwo Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Tych wydawnictw już nie wiem, było bardzo dużo. Wielu domach wierzących widziałem. Książka bardzo ładna. I w pierwszym, drugim i chyba jeszcze trzecim wydaniu było zaraz za okładką, tam na wewnątrz, po stronie tytułowej, napisane, że zestawianie leków jest tutaj zastosowane według zasad antropozofii. Teraz w tych nowszych wydawnictwach tej wzmianki nie ma, ale są dwa rozdziały, kiedy są tabele i napisane przy jakim stadium księżyca, gwiazd i tak dalej, przy jakim układzie, to należy zbierać
te zioła, żeby miały moc. I to tam w tej książce Leki z Bożej Apteki jest napisane. A to Zdrowie z Bożej Apteki. A jest druga taka książka, która nazywa się Leki z Zdrowie z Bożej Apteki. To wychodzi u nas w języku polskim już też. W takich formatach jest tego 5 zeszytów. Autorką tego jest taka jaka pani Maria Treben, to jest Austriaczka. W pierwszym zeszycie jest nawet na okładce wewnątrz jej zdjęcie, taka nobliwa starsza pani. I ona tam pisze we wstępie, że w to leczenie ziołami wprowadził ją duch jej matki. Tak pisze. I ona pisze, no ona już tam to praktykuje długo, ale ona to pisze we swoim wstępie. I pisze tak, że jeśli nie wiem, jakiej rady udzielić, to zwracam się do ducha mojej matki. Ona mi daje odpowiedź, a jeśli by to jeszcze nie zadziałało, to biorę czczony obraz Marii i pytam się, co dać. Tu zauważamy, że to jest czysty spirytyzm, wywoływanie duchów, prawda? I to ludzie czytają, ja to spotkałem w domach rodzin wierzących, bo za cenę zdrowia to... I to tam są różne zioła. Może tylko taki przykład już powiem w jednym zborze, ty go znasz, ten zbór, młody człowiek przyszedł na modlitwę, ale te oczy takie rozbiegane, ja widziałem, że ten człowiek jest związany. Przyszedł, prosił o modlitwę, taki bardzo pokorny młodzieniec, może 22-23 lata miał. I pytam się, co jest twoim problemem? A on mi mówi, ja byłem narkomanem. No, narkotyki nabywać to jest problem, nie? Bo to kosztuje i tak dalej. I mówi, było coraz gorzej ze mną, no a ci narkomani między sobą są dosyć solidarni. I ten narkoman jeden się kontaktuje z drugim, a mówi, ja już nie muszę ćpać. Ten to już konkretnie, no to już zastrzyki, bo to nie tam, nie narkotyzował się klejem czy tablet, tylko już ćpał. Mówi, ja już tego nie robię. A coś ty robił? A wiesz, są takie owoce, jest taki oset, u nas to się mówi szwagry, to są takie, mają takie duże liście jak łopian, mają takie kulki, to tak jak rzuci, to się przyczepi, nie? U nas to na Śląsku mówiono to szwagry, mówi, jakbyś pił herbatę z tego, to zniknie u ciebie to pożądanie. No ten myślał, no to jest wybawiony, nie? No tego u nas rośnie dużo. No i pił to 2-3 litry dziennie, tylko musiał biegać do WC, ale się nic nie zmieniło, pożądanie było tak, jak było. I on się zwraca do tego swojego kolegi, eks-narkomana, mówi, ty dobrze, ale co z tym, ja to robię i to nie pomaga. A kiedy to zbierałeś? To musi być tydzień po nowiu i tak dalej, mu to objaśni. No i ten młody człowiek to zaczął stosować i przestał ćpać. Ale dostał po tak straszny wpływ mocy ciemności, że on nie spał, nie mówił, w nim się dziwne rzeczy działy. I ja to mówię dlatego, że to tak niewinnie wygląda. Niewinnie to wygląda, a tak wiele ludzi pod wpływ tego się dostaje. On się modlił, ja myślę, że on jest wolny, bo on szczerze z tego pokutował i z tym definitywnie przerwał. No nie mam, teraz z nim już po to już jakiś czas upłynął, ale on do tego, o ile wiem, nie wrócił, nie? Dlatego, że on został uwolniony przez samego Pana Jezusa. Na koniec jeszcze tylko powiem coś o tym wahadełkarstwie, o penetrowaniu, bo to jest też taka rzecz, która u nas jest, to są już praktyki spirytystyczne, wiadomo, to wahadełko, to służy w czasie seansów spirytystycznych na tą glinianą miską, gdzie są te kulki drewniane, stół bez gwoździ, to się tym operuje. Wszyscy, nie może wszyscy, ale kiedyś wszyscy starsi wiedzą, jak się szukało wody, ktoś chciał wybudować studnię, to brał takiego eksperta z tymi kijami,
No i on chodził, szukał mu tych żył wodnych, no i potem, no bo wiadomo, wykopać studnię to jest dosyć duża praca, nie, jak jeszcze te kręgi opuszcza od razu, no jak tam wykopie i nie ma wody, no to problem, nie. Więc takie było, no trzeba takiego eksperta się zapytać. Kiedyś jeden brat u nas na ten temat usługiwał, jak to bardzo dawno już było, przytoczył księgę Ozeasza, proroka, i tu jest napisane w 6 rozdziale, nie, przepraszam, w 4 rozdziale, w 12 wierszu. Lud mój drewna swego się pyta, a kij jego odpowiada mu, bo ich duch wszeteczeństwa w błąd prowadzi, aby nierząd płodzili, odstępując od Boga swego. U nas się to nazywało powszechnie różdżkarstwo, po hebrajsku raptomancja, i to było stosowane już jeszcze przed naszą erą, ponad 2000 lat temu. To szukanie tego źródła wody, gdzie można tą studnię kopać, to było u nas powszechne. Ja wiem, na naszym terenie ile braci wyznawało, że z tym mieli do czynienia, pokutowali, że, bo to jest grzechem. Jeden brat, wierzący brat, też budował dom i no nie było tam wodociągu jeszcze lokalnego, więc sobie takiego pana poprosił. Ten pan przyszedł, no on miał taki skórzany pas, szeroki, skórzany, na 3 śrubki, nie 2, nie 4, 3. No i miał te 2 pręty leszczynowe, tak na końcu rozdziawione, i jeszcze ta kora była wilgotna, nie była sucha. Warunki takie, nie? No i on chodził z tym po ogrodzie i tak dalej, i tam, gdzie się mu to skrzyżowało, tu kazał palić, wbić. Tu będzie źródło wody. No i ten wierzący brat mówi, no panie, ale daj mi pan teraz to, ja teraz spróbuję, czy mi to pokaże. Przypił ten pas, no i te pręty wziął, to się nazywa, że to wybija te pręty, no i chodzi tam koło tego kołka, gdzie nabite, a tu się nic nie dzieje. Mówi, panie, to nie działa. Chce ten pas zdejmować. Mówi, panie, chwileczkę. On podszedł do niego z tyłu, położył ręce na jego ramiona, to od razu zadziałało. Chciałbym powiedzieć, że teraz no, te pręty, te kije i tak dalej, to jest no, takie kije, żeby były świeże i tak dalej, to są problemy. Teraz już zastępują to albo prętami aluminiowymi, miedzianymi, ale teraz już poszło się dalej na uproszczenia. Bierze się takie wahadełko, tak jak pion murarski, i tym się załatwia sprawę. I cały szereg ludzi to robi. Kiedyś przyjechałem do Warszawy na posiedzenie i dwóch braci, starszych braci, mówi, wiesz, spotkaliśmy taką bardzo jakąś obdarowaną kobietę. A co za jaka? Wiesz, mówi, ja wyciągnąłem jabłko, chciałem jeść, ten brat już miał wtedy 60, i mówi, wyciągnął jabłko, żeby jeść, a ta pani mówi, proszę pana, ja panu powiem, czy to jabłko panu nie zaszkodzi. On taki zdziwiony, ona otwiera torebkę, wyjmuje wahadełko i zaczyna mu mówić, jakby kartotekę czytał, z jego dolegliwościami, już tam po 60. Obdarowana kobieta. I ten drugi brat mówi do niej, to może mi pani też powie. No i ona do niej mówi. No i też mu powiedział, obdarowana kobieta. Chciałbym powiedzieć, to jest straszne to życie w nieświadomości. Ludzie to robią, ludzie to praktykują. I teraz był taki okres czasu, nawet było zakazane przez ministra zdrowia urządzanie kursów dla radiastetów, bo to się teraz nazywa radiastezja, nie różdżkarstwo, ale radiastety, tak mądrze się to nazywa. I tym czołowym polskim radiastetą to jest ten Lech Emfazy Stefański, który tego uczy. Dostawali nowe mieszkania, no to trzeba przebadać, czy tam są żyły, jak tam meble ustawić. To było bardzo, i zapraszało się tych różdżkarzy i były normalnie kursy, gdzie to uczą. U nas w Cieszynie też takie kursy urządzali. Chciałbym powiedzieć, jedna moja sąsiadka już się dawno wyprowadziła, ale ona tam miała tych chorób kilka, woreczek żółciowy, kobiece choroby, jeszcze coś, i groziły jej 3 operacje. No ale tam mówili, że ten ekspert, że on tam pomoże, nie, on przyszedł do niej, z
starszy pan, teraz to jego syn praktykuje, przyszedł i mówi, o no proszę pana, tu od razu widać, że to łóżko nie w tym właściwym miejscu, nic dziwnego, że pani chora. No i przełożyła w inny kąt, nie? Ale nic się nie poprawiło, jak za trzecim razem już, bo w czwartym kącie były drzwi, więc już nie było gdzie przesuwać. To jest śmieszne, ale chciałbym powiedzieć, że na tym się nie kończy. Wtedy on mówi, wie pani co, skoro pani tu musi mieszkać, to ja pani to załatwię. I przyniósł takie dwoje drutu miedzianego na takich płytach. Mówi, to proszę włożyć pod łóżko i to pani pomoże. Chciałbym powiedzieć, że krótko po tym ta niewiasta się nawróciła u nas w zborze i ona nikomu o tym nie mówiła, ale to były takie dwie potężne reklamówki tych drutów i ona to zaniosła temu i mówi, że ją Jezus uzdrowił. To jemu nic nie pomogło, ale ktoś by powiedział, zapraszam, głupia baba się da nabrać. Nie. W Niemczech Waleda Aktiengesellschaft, to jest towarzystwo, taka firma farmaceutyczna, ona produkuje urządzenia niwelujące szkodliwe promieniowanie. Jest nawet cały katalog, od 250 do 320 marek kosztuje takie różne druty na różne wysokości, bo jak tapczan to nisko, jak łóżko to wyżej i to się kupuje i ludzie pomoże, nie pomoże, ale wkładają to pod łóżko. Dzisiaj, teraz i nawet wierzą. Chciałbym powiedzieć, że takie rzeczy się dzieją. Ja o tym mówię, żeby wprost ostrzec. Dlatego ja chciałbym tylko już na zakończenie, bo tego było może już i trochę za dużo naraz. Chciałbym powiedzieć, że Duch Boży jest ten, który nas uczy. Duch Boży jest ten, który powoduje niepokój w sercu, gdy my się z czymś takim stykamy. Duch Boży działa w każdym dziecku Bożym. Ale teraz jest pytanie, czy my mu damy posłuch. Może jeszcze taki jeden przypadek w Bieszczadach, kto tam był kiedy, to wie, jak są konferencje, że tam się zjeżdżają dużo z różnych stron i tam zawsze te modlitwy, chorych, problemy. I po jednym nabożeństwie podeszła do mnie siostra, po ciemku nie ją znałem już dawno, i mówi, bracie, wiesz, ja potrzebuję iść do doktora. A mówię, a co mi do tego? Ja przecież nigdy w żadnym kazaniu nie powiedziałem, nie śmiesz iść do doktora. Ja ostrzegam przed takimi niekonwencjonalnymi metodami, ale nie powiedziałem, nie, zresztą kto pracuje, musi iść do lekarza. Bo ja z tym, bo ona tam wymieniła mi, co jej tam chora, no też już nie najmłodsza, i mi mówi tak, bo wiesz, ja chcę iść tam, bo w Komańczy jest doktor. Kierownik ośrodka zdrowia. Doktor, mówi, kierownik ośrodka, ma tytuł doktor. Mówi, jak się do niego przyjdzie, to on taką szufladę wysunie, nic nie mówić. Wyjmuje to wahadełko i mówi, a wiesz, mówi, bracie, jak znud ci wszystko przeczyta, co ci dolega. Ja mówię, ty do takiego chcesz iść? No, ciemno było, także nas tak bardzo widać nie było. Ja mówię, nie wstydźcie, ty stara siostra, do takiego? Ja mówię, czy jest gdzie? A wiesz, ja już tyle choruję, a u nas tam był brat Lerik, to taki brat z Indonezji, on się też modlił za chorymi, a on był już zmęczony i nie chciał się ze mną modlić, pojechał, ja nie wiem co. Ja mówię, wiesz, a masz u Jakuba napisane, że to ma być z Indonezji, z Ameryki, taki, co się będzie na tobą modlił? Czy ty nie znasz Słowa Bożego? Czy ty nie masz braci? Chciałbym powiedzieć, że żeśmy się rozstali, to bardzo droga, miła siostra, nie? Ja ją spotkałem po pół roku, no jak się masz, no chwała Bogu, to wszystko minęło, nie? Ale nieraz trzeba we własnym zborze, jak tam wszyscy się tak dobrze znają, to pewne rzeczy też trzeba wyznać, prawda? Trzeba wyznać, żeby było pomożone. Ja nie mówię, że każda choroba jest karą za grzech, ale pewne rzeczy nieraz trzeba uregulować. I kiedyś ten właśnie brat, o którym mówię, z Indonezji, miał się modlić za siostrą, która no, złamała rękę, no lekarze jakoś źle złożyli, że ona tak tą prawą rękę, nie? No i ten, ja byłem tłumaczem, nie? I ten lekarz się pyta, ty jesteś zbawiona? Tak. Ty wszystko przebaczyłeś wszystkim, co ci krzywdę zrobili? Tak. A czy zapomniałaś już o tym wszystkim, coś przebaczyła?
Ona tak się na niego patrzy, no wiesz, z tym to trudniej jest tak zapomnieć. To się musimy modlić, żebyś ty zapomniała. I on się zaczął modlić, i on za tą rękę chwycił, tak pociągnął do góry. A chcę mu powiedzieć, że miał 80 lat, jak umarła i władała tą ręką, nie? To, ale pewne rzeczy nieraz trzeba załatwić. A ludzie, a może ten Kaszpirowski, czy ten, czy gdzieś napisze. Ja tych przykładów bym mógł to jeszcze dużo opowiadać, ale chciałbym jedno tylko powiedzieć na zakończenie. My mamy naszego Pana. My sobie może nie zdajemy sprawy z tego, pod jaką ochroną my jesteśmy. Jeśli my nie wychodzimy poza tą ochronę, jeśli nie robimy tego, co tu jest napisane, żeby dawać miejsca diabłu, to możemy czekać, że każdy z nas umrzeć musi. To jest normalne, nie? No my wiemy, jak ktoś jest młody i tak dalej, no chciałby żyć, ma rodzinę. My modlimy się. Nieraz Pan objawi, co należy uregulować. Tak jak w wypadku tej zapomnienia, to co się przebaczyło. A wiem, że ja z tym mam też kłopot, może wy nie, ale czasami tak człowiek sam siedzi, tak ten to mi tam zajechał. Ja już mu przebaczyłem, ale z nim rozmawiam, ale no nie wiem, czy może ja tylko mam takie słabości. A kiedy była modlitwa, żeby z tego być uwolniony, ta osoba natychmiast wyprostowała rękę. I to żaden lekarz tego nie umiał wytłumaczyć, bo było tam coś nie tak. Chirurg zrobił, a ona potem miała sprawną rękę. Dlatego kończąc, chciałbym powiedzieć jeszcze raz ten werset. Nie mamy boju przeciwko ci krwi i ciału, ale przeciwko tym mocom ciemności, które są wokół nas, wysoko, nie tam pod chłani. One są wokół nas. A dzięki temu, że krew Jezusa Chrystusa nas oczyszcza z grzechu, nas ochrania. I my znamy wszyscy to miejsce Słowa Bożego, gdzie było powiedziane, że należy pokropić krwią baranka drzwi, ościeżnice, drzwi wejściowych. I kiedy ten anioł śmierci przechodził, tam było powiedziane, nikt nie śmie wyjść na zewnątrz. My jesteśmy pod przykryciem krwi Jezusa Chrystusa, ale biada, jeśli ktoś wyjdzie. Ja może na tym zakończę. Dziękuję, że tak słuchacie, nie przeszkadzacie i nikt mi tu zegarka nie pokazał, że jest późno. Nie, bo to się zdarza, że taki ruch i to już trzeba wiedzieć, że trzeba kończyć. Ja życzę wam wszystkim błogosławieństwa Bożego i proszę też, żeby może takie prosić o tą łaskę, żeby być tak uczulony na to wszystko, co spowoduje najmniejszy niepokój. Ja chciałbym powiedzieć, że każdy najmniejszy kompromis z tym światem, czy z metodami tego świata prowadzi coraz głębiej, coraz dalej. A przed tym chciałbym każdego ostrzec. Niech Pan błogosławi. Amen.